dobry. Witam w kolejnym odcinku podcastu Grupy Kapitałowej Immobile. Dzisiaj moimi gośćmi są panie Agata Rajman. Dzień dobry. Z działu zakupów marki Kiosk oraz pani Julia Awdienko, Białorusinka, która od roku mieszka w Polsce, z wykształcenia anglistka, youtuberka, prowadząca bardzo popularny kanał w YouTubie Białorusinki w Polsce. No przy okazji ambasadorka, która niesie bardzo dużo dobrego i która służy pomocą osobom rosyjskojęzycznym, głównie kobietom, zwracającym się z prośbą o pomoc tutaj w Polsce, konsekwentnie prowadząc swój kanał po polsku. Dzień dobry. Ambasada Kobiet Kiosk to projekt, który ma pomagać kobietom. W pierwszym odcinku rozmawialiśmy z panią Lizą Szarzai, Afganką, która mieszka w Polsce. Dzisiaj naszym gościem jest pani Julia. Pani Julio, z pani kanału na YouTubie można się dowiedzieć niezwykle dużo ciekawych rzeczy o Polsce i o Polakach. Momentami naprawdę mam wrażenie, że nikt dawno tak dobrze o Polsce i o Polakach nie mówił jak pani. To jest niesamowicie miłe i sympatyczne. Rzeczywiście my jesteśmy tacy fajni, tacy ciekawi, tacy interesujący i tacy piękni, czy... Tak, oczywiście. Tak, oczywiście. To jest naprawdę to, o czym myślę. To jest moje zdanie o Polakach. Nie wiem, może dlatego, że nie spotkałam, no, na razie nie spotkałam takich agresywnych osób, nie wiem. Bo na przykład mówiłam już w jednym ze swoich odcinków na YouTubie, że koleżanka mojej mamy, ona tak naprawdę była bardzo... jak to powiedzieć, zdziwiona, że przeprowadziłam się do Polski z całą rodziną, ponieważ oni tam wszyscy, prawie wszyscy mają takie stereotypy, że Polacy są nacjonalistami, że nie za bardzo lubią osób, które rozmawiają po rosyjsku, no coś takiego. I ona naprawdę była bardzo zaskoczona. Nie wiem, może na razie nie spotkałam takich osób, dlatego moje zdanie o Polakach jest inne, ale na przykład moi przyjaciele, i tak naprawdę ja mogę powiedzieć, że mam dużo przyjaciół tu, bo powiedziałam swojemu mężowi z samego początku, że nie za bardzo chciałabym być, nie wiem, członkiem, powiedzmy tak, jakichś tam społeczeństw rosyjskojęzycznych, bo chciałam od samego początku znaleźć dużo przyjaciół Polaków, wśród Polaków. Więc na razie mam po prostu znam świetnych osób, do których zawsze mogę po prostu zwrócić, jak mam problem, nie wiem, jak po prostu chcę po prostu pogadać troszeczkę. Więc tak, to jest moje zdanie i nigdy nie zrezygnuję z niego, więc... Przyjechaliście państwo do Polski rok temu. Tak, prawie rok temu. Można powiedzieć, że niebawem będziecie świętować pierwszą rocznicę pobytu w Polsce. Co pani wiedziała o Polsce, kiedy pani tutaj przyjeżdżała? Co pan ma na myśli? To znaczy wcześniej, gdy przyjeżdżałam tu jako turystka, tak, ale... Tak, no z jakąś wiedzą i świadomością Polski pani tutaj przyjeżdżała. Podejmowaliście decyzję o wyjeździe do Polski, mając jakieś wyobrażenie o naszym kraju. Jakie to było wyobrażenie? No po pierwsze muszę powiedzieć, że mieliśmy wspólną historię, wiadomo. Bo w szkole na przykład jak miałam taki przedmiot, historię Białorusi, to oczywiście, że każde dziecko, które musiało zdawać egzamin z historii Białorusi, musiało odpowiedzieć na pytanie, co to było Rzeczpospolita i no, więc wiedziałam, że co, mamy wspólną historię. Byłam tu kilka razy jako turystka, bo dlaczego wybraliśmy na przykład Gdańsk? To dlatego, że wcześniej, może 3 lata temu, byliśmy tu jako turyści, odpoczywaliśmy i wynajmowaliśmy mieszkanie u jednej rodzinki. Ta pani miała na imię Marta, ona była Polką, a jej mąż był Brytyjczykiem, Anglikiem, ja myślę, że to będzie tak poprawnie powiedzieć. Więc dobrze, bardzo mi się spodobało tu. Mieszkaliśmy na Wyspie Sobieszewskiej, więc gdy musieliśmy podjąć decyzję, dokąd jechać, zdecydowaliśmy, że Gdańsk będzie po prostu świetnym miejscem, bo wiadomo, że na Białorusi nie mamy morza, więc to też... A dlaczego musieliście podjąć decyzję, żeby gdzieś wyjeżdżać? Dlaczego podjęliście decyzję w ogóle, żeby wyemigrować? Tak szczerze mówiąc, może gdyby tu był mój mąż, nie za bardzo by zgodził się z tym, o czym teraz mówię, ale ja zawsze chciałam wyjechać, no jak już byłam dorosłą, bo nie za bardzo mi się to wszystko podobało, to, co tam się dzieje. To nie chodzi o wyborach, bo wybory to po prostu było taka już... Jak to powiedzieć? Kropka nad i. Tak, kulminacja. Kropla, która przelewa pewną czarę. Tak, dokładnie. A co się pani nie podobało?
Tak, bardzo dużo rzeczy. Na przykład jak urodziłam dzieci, to też był taki wielki problem dla mnie, gdy dzieci zaczęły chodzić do przedszkola, bo u nas tak, teraz już wiem o tym, bo mam do czego porównywać. Na przykład w przedszkole dziecko nie może biegać. Te pani na przykład mogą, no nie mogą, ale zawsze zmuszałem dzieci, żeby one wszystko, nie wiem, że na przykład jak dziecko nie chce jeść, one po prostu zmuszą to dziecko jeść. I moja starsza córka, ona naprawdę była tak zestresowana, że ona drapała ręce swoje do krwi. I to było strasznie. I te paznokcie też, to wszystko, no to było strasznie. Nie za bardzo mi się podobało, że w ogóle ja byłam takim dzieckiem. Urodziłam się w takim bardzo małym miejscu, Bobrujsk. Nie wiem, no jest znany na Białorusi, ale wiadomo, że może Polacy nigdy nie słuchali o tym miejscu. I gdy musiałam wyjechać do Mińska, miałam 17 lat, bo zaczęłam tam studia na uniwersytecie, nie za bardzo mi się podobało, że nie było obok moich rodziców, które tak opiekowali się, opiekowali się. Tak, no. I zawsze była jakaś tam, nie wiem, pani czy pan, którzy byli po prostu tak, mogli krzyczeć na mnie czy coś takiego. I to jest normalnie, absolutnie na Białorusi, że ktoś może krzyczeć, bo nie są uprzejmi, nie są grzeczni. W sklepie, jak przychodziłam na przykład zrobić zakupy w Polsce, to jest okej, że każda osoba mówi dzień dobry i do widzenia, dziękuję bardzo. Na Białorusi, jak ta pani, na przykład sprzedawca, patrzyła na mnie i ja mówiłam dzień dobry, czy dziękuję bardzo, ona była tak bardzo jakby podejrzewała, a co ona chce ode mnie, dlaczego ona tak mówi. Więc no nie za bardzo mi to wszystko podobało. Pani Agato, jesteście mniej więcej z tych samych roczników i z tego samego pokolenia, to na pewno. A jakie jest pani doświadczenie, gdyby to porównać z pani doświadczeniem wzrastania, dorastania w Polsce, czy choćby z tym, co pani mówi, tak? Czyli jak pani to słyszy, to co pani myśli? Nie, no jakby moje dzieciństwo różniło się zupełnie. W Polsce może moje siostry, które są starsze, no to one jakby inaczej. Ale ja tutaj no, zupełnie mam inne doświadczenie, chociażby tak samo z dziećmi, sama mam syna i tak jak mówisz zresztą, że u nas w żłobku, on akurat chodzi do żłobka, no to tam jest po prostu, dzieci robią co chcą tak naprawdę, nie ma jakiegoś takiego przymusu, że musi jeść teraz, bawić się tutaj, on jest akurat indywidualistą, więc robi co chce i jakby no, nie wyobrażam sobie, żeby jakby ktoś przymuszał go do czegoś innego, więc jakby no, ciężko mi sobie wyobrazić, jak to tam te dzieci, jak się muszą czuć w przedszkolu, w żłobku, no bo dla mnie to jest nie do pomyślenia. W sklepach, tak jak mówisz, no w Polsce wszyscy są uprzejmi. Zazwyczaj każdy wita się, dzień dobry, do widzenia. Nikt na ciebie nie patrzy dziwnie, jak się przywitasz, no bo to jest jakby normalne u nas. Kiedyś jeszcze może, jak akurat moje siostry w Anglii mieszkały, to tam to jest normalne też, że na ulicy wszyscy są dla siebie uprzejmi. Ktoś cię wita. U nas to już coraz bardziej, jak kogoś witasz na ulicy, to też już to jest coraz bardziej takie normalne, że tak powiem. Ale tak jak mówisz, że na Białorusi, no to jest naprawdę no, dziwne. Nie? Jak każdy na ciebie patrzy, jakby nieufnie, o, nieufnie. A jak wyglądało dzieciństwo w takim Bobrujsku? No było takie po prostu zwykłe dzieciństwo w takim miejscu szarym, takim, nie wiem, nie za bardzo lubiłam chodzić do przedszkola, bo jak już wcześniej powiedziałam, wszyscy zmuszali nas po prostu robić to, czego w ogóle nie chcieliśmy robić. Uprawiałam sport, no tak zwłaszcza byłam w domu, uczyłam się, nie za bardzo tam... Jaki sport? Karate. To a dlaczego akurat karate? Ja myślę, że dlatego wtedy mój ojciec miał tylko dwie córki, ale bardzo chciał syna. Nie miał syna, więc może dlatego ja myślę, że to nie znaczy, że zmusił mnie, ale po prostu to była jego taka porada, żeby zaczęłam uprawiać karate. Ale bardzo mi się to podobało. I nawet do czego pani doszła w karate? No, mam czarnego pasa. Czarny pas. Czarny pas, dziękuję. Czarny pas oraz ja nie wiem, czy w Polsce jest coś takiego, ponieważ słyszałam, że jest mistrz sportu, ale nie jestem mistrzem sportu, ale tylko kandydatem do tego. U nas jest coś takiego, co się nazywa KMS, to jest kandydat. I czego pani ją nauczyło karate? Obronić się, ale na razie no oczywiście nie mogę tego robić, bo już od dawna nie praktykowałam, nie ćwiczyłam. Wiadomo, że jestem matką, mam dwójkę dzieci, pracuję, jestem w domu zawsze, więc... W jednym ze swoich internetowych filmów powiedziała pani, że w Polsce
Bardzo podobają się Pani balkony. Tak. Czym one się różnią, te nasze balkony na przykład w Gdańsku, od tych balkonów, które pamięta Pani z Bobruiska? Tak. I dlaczego takie wrażenie na Pani zrobiły? To znaczy, że nie tylko w Bobruisku, ale w Mińsku też. Mieliśmy takie same balkony i mogę powiedzieć tak, że zaczęłam mówić o tym, ponieważ słyszałam, no, obejrzałam tam sobie kilka filmików innych youtuberów ze wschodu i oni wszyscy narzekali na to, że w Polsce balkony są takie, jak to powiedzieć, no nie mają szkła, bo na Białorusi, wiem, że w Rosji też, na Ukrainie może też, oni wszyscy są, mają szkło po prostu. I to znaczy... Są zabudowane. Zabudowane, tak, dokładnie, a w Polsce nie. Ale myślę, że to jest świetnie, ponieważ na Białorusi wszyscy wykorzystują to miejsce dlatego, żeby wszystkie, nie wiem, czy ja mogę tak powiedzieć, odpady i w ogóle wszystko, co oni mają, oni po prostu trzymają tam, na tych balkonach. I to wygląda bardzo brzydko, bo w Mińsku mieszkaliśmy naprawdę w takiej bardzo luksusowej dzielnicy. Była naprawdę najlepsza. I ja zawsze myślałam, że jak tu mieszkają osoby, które no, są bogate, powiedzmy tak, bo mają takie bardzo drogie samochody, może to będzie lepiej, ale nie. Nie, na balkonach można było zobaczyć wszystko, absolutnie. A w Polsce nie, bo zauważyłam, że nawet w takich nie nowoczesnych, ale takich komunistycznych budynkach Polacy po prostu używają i korzystają z tych balkonów dlatego, żeby, nie wiem, napić się kawki tam, no więc to bardzo mi się podobało. I ja teraz też zaczęłam, jak było lato, latem zawsze mieliśmy śniadanie wyłącznie na balkonie z naszymi sąsiedziami, zawsze widziałam ich tam, to było super, bo u nas nie, niestety nie. Powiedziała Pani też kiedyś, że w Polakach bardzo się Pani podoba spontaniczność, że to jest coś, czego Białorusinom ewidentnie brakuje tam na Białorusi. Rzeczywiście tak jest? Tak, tak jest. To chodzi o to, że gdy przyjechaliśmy tu i ja zaczęłam prowadzić ten kanał na YouTubie, to kilka osób napisało do mnie, że bardzo chciałoby spotkać się ze mną. I no, ja powiedziałam, że okej, dobrze. I spotkaliśmy się i tak znalazłam swojego... To nawet nie przyjaciele, bo to jest taka cała rodzina, która stała, nie wiem, jakby moją rodziną, bo przeżyliśmy już, mieszkamy tu tylko rok, ale przeżyliśmy już razem naprawdę wszystko, bo ta pani, ona straciła swojego męża, wiadomo, że teraz koronawirus, pandemia, to strasznie. I ona jest jakby tak, jakby to powiedzieć, naszą taką polską babcią, ponieważ ona zawsze przyjeżdża do nas i spędzi czas z naszymi córkami. I to było naprawdę tak niespodziewanie dla mnie, ponieważ osoba, która widzi mnie po raz pierwszy, przygotowała tam, nie wiem, duże jedzenie i ja czułam się w ogóle jakby w restauracji jakiejś. No naprawdę, nie oczekiwałam czegoś takiego. To było super. Jest Pani autorytetem dla wielu kobiet rosyjskojęzycznych, które znalazły się w Polsce i szukają kogoś, kto powie im, w jaki sposób się poruszać, trochę jak żyć, jak funkcjonować, co zobaczyć i tak dalej. I Pani konsekwentnie namawia je do tego, żeby po pierwsze mówiły po polsku, a po drugie, mimo że jest Pani tutaj tylko rok, pokazuje im Pani i objaśnia ten świat. Jak się Pani czuje z taką rolą? Ja myślę, że czuję taką dużą odpowiedzialność, bo są dużo osób, które są bardzo sceptyczne i nawet czasami dostaję takie komentarze, że o, ty po prostu masz różowe okulary, dlatego tak mówisz o Polakach, o Polsce, bo to nie jest, w rzeczywistości to nie jest tak, że wszyscy Polacy są uprzejmi, mili i coś takiego. Ale ja staram się przekonać, że to wszystko zależy od nas, bo jak na przykład osoba jest bardzo pozytywna, że jak osoba ma dobry stosunek do Polaków, to osoba po prostu będzie otrzymywała to wszystko. Z powrotem. Tak. Dobro wraca. Tak, bo ja mam już, przekonałam się sama w tym, bo gdy ja już powiedziałam wcześniej, że jak już zdecydowaliśmy na to, żeby przeprowadzić się do Polski, to ja byłam tak zdecydowana, że mówiłam do swojego męża, że sama będę prowadziła samochód do samego końca, że nie pozwolę po prostu ci, żeby ty to robił. I bo jestem bardzo szczęśliwa z tego. I rzeczywiście tak jest? Tak. Przyjechaliście tutaj razem, pani prowadziła? Nie, teraz nie, bo byłam troszeczkę tak podekscytowana, więc... Tak, i staram się przekonać tych osób, że
to wszystko zależy od was. Bo, bo ja mam kilka historii od swoich kolegów z pracy, którzy po prostu byli tak sceptycznie nastawieni do Polski i oni tak naprawdę mieli kilka przygód, nie bardzo przyjemnych, powiedzmy tak. Ale ja myślę, że to dlatego, że od samego początku nie mieli takie dobre nastawienie. No dobrze, to czym się różni funkcjonowanie życia kobiety na Białorusi od funkcjonowania życia kobiety tutaj w Polsce? Pani już zna te różnice. Tam pani funkcjonowała, pracowała na uniwersytecie, zdobyła czarny pas karate, zdobyła wyższe wykształcenie, osiągnęła jakiś sukces. Przeprowadziła się pani z jednego miasta do stolicy. Czym się różni funkcjonowanie kobiet tutaj w Polsce od funkcjonowania kobiet tam na Białorusi? Pierwszą rzecz, którą zauważyłam, to jest to, że kobiety tu nie są tak, po prostu nie, jak to powiedzieć teraz, nie skupią się po prostu na, powiedzmy tak, na wyglądzie, czy mogę tak powiedzieć? W tym sensie, że nie wyglądają gorzej, czy coś takiego. Nie chciałam, nie mam to na myśli, ale mam na myśli to, że na przykład jak patrzę na reklamy, powiedzmy tak, czy na telewizji, jak widzę, to są zawsze takie zwykłe kobiety, bardzo piękne oczywiście, ale zwykłe. A na Białorusi na przykład jesteś po prostu nie za bardzo piękna, gdy nie masz powiększone usta, przedłużony rzęs, no coś takiego. Więc tu różnimy się. Tutaj są kobiety bardziej naturalne. Naturalne, tak, naturalne. I dla mnie to jest naprawdę, no bardzo to doceniam. Ja naprawdę to bardzo doceniam. Myślę, że tu kobiety są, mają może więcej, polskie słowa, hobby, jak to powiedzieć, hobby. Pasji, możliwości, zainteresowań, tak? Możliwości spędzania wolnego czasu innego, tak o to chodzi? Tak, ja myślę, że tu kobiety są bardzo aktywne, bo wiedziałam, że na przykład wieczorem wszyscy, no nie wszystkie oczywiście, ale większość kobiet uprawia jakiś sport, po prostu jeżdżą rowerem, czy uprawiają jogging. Na Białorusi nie ma coś takiego, bo kobiety zawsze jest bardzo zmęczona, przychodzi z pracy, musi jeszcze dbać o dzieci. Ten mąż, nie wiem, gdzieś tam na kanapie, ogląda telewizję, więc no, nie za bardzo mają pasji, mogę tak powiedzieć, że oczywiście teraz, gdy porównamy na przykład duże miasta, takie jak Mińsk, z tymi małymi miasteczkami, to oczywiście kobiety też są różne, bo w Mińsku oni mają więcej możliwości, więc mogą podróżować i poznawać świat, ale w takich małych miasteczkach oczywiście, że nie, to wszystko się różni i nie jest tak, nie jest dobre. A jeżeli chodzi o sytuację finansową, bo przecież na Białorusi wcale nie jest dużo taniej niż w Polsce, a zarobki i to, co ludzie posiadają, no są nieporównywalnie mniejsze niż w Polsce. Jak to możliwe? Jak Białorusini funkcjonują, zarabiając nieporównywalnie mniej, a wydając na przykład na jedzenie czy na wiele innych rzeczy podobne kwoty jak w Polsce? No to znaczy, że oni oszczędzają po prostu. I ja już mówiłam, że na przykład moje babcie, bardzo mi przykro, bo większość z nich po prostu, po pierwsze, nie znają języka obcego, żadnego. Po prostu tak mówią po rosyjsku, czy mamy coś takiego. Trasianka, to znaczy to jest taki rosyjsko-białoruski, coś takiego. Po naszemu. Tak, po naszemu, tak, dokładnie. I ona nigdy nie była nad morzem, nigdy w życiu. I to jest dla mnie jest dziwnie, bo ja już byłam w kilka państwach, no może nie podróżuję tak, jak Polacy to robią, bo... Ale to jest dziwnie, że nawet moja matka, ona nie mówi po angielsku, ale wszyscy uczą się angielskiego w szkole, czy niemieckiego na przykład. A tu ja mam kilka przyjaciół, nawet osoby, które mają za 60 lat, bardzo dobrze rozmawiają po angielsku. Ja tak byłam naprawdę zaskoczona. Więc większość z nich po prostu nie podróżuje, większość z nich nigdy nie było nad morzem, powiedzmy tak. No i gdy chodzi o to... Skąd, jak oni po prostu żywią się, żywienie, tak? Jedzenie, tak. To kupują po prostu takie podstawowe produkty i większość z tych osób, szczególnie starszych osób, oni mają swoje własne ogrody, no, czyli po prostu wszystko mają z tych ogrodów, dostają stąd. Ziemniaki, pomidor, no wszystko z tych ogrodów. A jeżeli chodzi o prawa kobiet? No można powiedzieć, że kobiety na Białorusi są wolne? To nie zależy od płci. Płci, tak, to nie zależy od płci. Ja myślę, że
mężczyźni, kobiety, wszyscy, oni po prostu nie mają praw tam żadnych. No ale jeżeli chodzi już stricte, skupmy się na prawach kobiet, to powiedziała Pani takie zdanie, że kobieta bardzo ciężko pracuje, że kobieta jest zmęczona, że kobieta nie ma czasu na aktywność fizyczną i tak dalej, tak? A mąż przychodzi tak po pracy, tak czyta gazetę, no, tak, i tak dalej. No tak, tradycyjna rodzina. Czyli ten model jest dużo bardziej tradycyjny w porównaniu do tego, co widzimy tutaj, tak? Tak, tak. Bo na przykład mam przyjaciół Polaków, no są emerytami, ale pamiętam, jak nasz przyjaciel, pan Paweł, mówił, że moja żona po prostu może wyjechać dokąd ona chce, ze swoimi przyjaciółkami. U nas tak nie, na Białorusi tak nie może być, nie. Bo kobieta jest zawsze uzależniona od swojego męża, więc... Co pani Agato powie na to? No, u nas w Polsce jest zupełnie inaczej. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, żeby mąż miał coś zabronić, żebym nie mogła gdzieś jechać. Jednak Polki są wolne pod tym względem i tak naprawdę wiedzą, czego chcą i dążą do tego, więc tutaj jakby no, nikt raczej nie jest w stanie ich ograniczyć czymkolwiek. Po prostu jeżeli coś sobie wymyślą, że chcą tutaj do czegoś dążyć, no to jak najbardziej spełniają się w tym i tutaj myślę, że może za jakieś tam ileś lat temu to wiadomo, że jakoś to inaczej wyglądało, ale teraz w Polsce to już ta sytuacja jest tak, że no kobieta po prostu no, jakby nie da się w domu, że tak powiem, zatrzymać, tak? Czy tam się będzie rozwijać właśnie zawodowo, czy tutaj jakieś pasje, cokolwiek. Jak się ubierają Białorusinki w porównaniu do tego, jak się ubierają Polki? To zawsze można poznać Białorusinek, innych osób ze wschodu, bo za bardzo lubią takie szpilki, czy mogę tak powiedzieć, takie buty na wysokich, tak, szpilki. Tak, widziałam kilka takich osób. Nie wiem, sukienki to zawsze, sukienki takie za krótkie niektóre są, więc no trochę się różni, bo ja myślę, że polska kobieta, ona preferuje takie bardzo wygodne ubranie, żeby było wygodne, wygodnie, nie wiem, bo ona jest taka aktywna kobieta, no to jak dla mnie, to jak ja to widzę, że polska kobieta jest bardzo, bardzo aktywna. No jak taka, nie wiem, bardzo europejska kobieta, jak wszędzie w Europie one są bardzo aktywne. U nas nie, bo oni zawsze chcą jakbyś, nie wiem, u nas jest coś takiego, co ja nazywam modą na wszystkie kobiety po prostu chcą znaleźć takiego bogatego papika, to co się nazywa, to naprawdę tak jest, bo gdy pracowałam na uniwersytecie, pamiętam jak byłam, usłyszałam rozmowy swoich studentek, które mówili, że to jest moje marzenie, żeby znaleźć takiego bogatego papika, to znaczy taka osoba, która po prostu będzie wydawała pieniądze na jej, nie wiem, jak to powiedzieć? Zachcianki, tak. Utrzymał ją po prostu. I dlatego ja myślę, one się tak ubierają w taki sposób, żeby przyciągać uwagę ze strony mężczyzn. Lubią kolory? Tak, ja myślę, że tak, ale nie wszędzie, bo na przykład w takich małych miejscach ludzie preferują takie szare, czarne kolory. Jak już powiedziałam, one są tak, wyglądają bardzo, ludzie wyglądają zestresowanie, coś takiego. I na przykład, gdyby pan pojechał tam, nie wiem, autobusem, no takim miejscem bardzo publicznym, to zauważyłby, że oni wszyscy tak głowę w dół? W dół. Tak, tak. Głowę w dół i... No, to jest symbolem jakiegoś smutku, tak. Przygnębienia, tak. No, uśmiech, braku nadziei. Tak, to jest bardzo ciężko, żeby zauważyć uśmiech na twarzach osób. To jest naprawdę, nie wiem, coś takiego bardzo... nietypowego. Sprawdziliśmy statystyki i wynika z nich, że Białorusini rozwodzą się dużo częściej niż Polacy, że w tej chwili jest potężny kryzys małżeństw na Białorusi i trwałości związków. Ponad 50%, tak wynika ze statystyk, związków kończy się jakimś rodzajem klęski. W Polsce ta statystyka jest dużo lepsza. Z czego to wynika? Dlaczego Białorusini nie są w stanie w tej chwili utrzymać trwałości swojego związku? No ja myślę, że na to są kilka przyczyn. Jest kilka przyczyn. To omówmy je. Po pierwsze, no to tylko moje zdanie. Po pierwsze, ja myślę, że to dlatego, że kobiety biorą ślub bardzo wcześniej, bardzo wcześniej. To jest okej, gdy osoba na przykład ma 20 lat i chce już założyć rodzinę. Ale widzę, że w Europie to wszystko wygląda zupełnie inaczej, bo osoba przede wszystkim chce otrzymać, no jak to powiedzieć, zrealizować się zawodowo, żeby
umieć, nie wiem, zarabiać pieniądze, żeby być niezależną. Tak, tak, być niezależną, tak, dokładnie. Myślę, że to dlatego, że Polska to jest takie państwo, w którym katolicyzm, po prostu macie katolicyzm, religię i myślę, że katolicyzm ma taki mocny wpływ na rodziny i dlatego ludzie po prostu, oni rozumieją, dlaczego oni to robią i wiedzą, że to jest taki bardzo poważny ruch, krok. Tak, krok. Czyli jesteśmy społeczeństwem bardziej konserwatywnym, tak, stąd ta trwałość tak, związków jest większa. Ja myślę, że... Ale białoruskie społeczeństwo też się wydaje społeczeństwem takim może nie religijnym, ale na pewno w jakiś sposób zakorzenionym w jakiejś tradycji. Ale nie religijnym, nie. Nie religijnym. I po trzecie, może myślę, że to dlatego, że takie młode małżeństwa zawsze mają, dlatego że są młodzi i dlatego, że nie mają wystarczające pieniędzy, po prostu zaczynają mieć takie problemy, takie proste problemy i nie mogą poradzić sobie z tym. I jak wiadomo, że zaczynają się kłócić, no i po tym wszystkim, zanim po prostu małżeństwo to rozpada. No i w takim społeczeństwie, gdzie połowa związków się rozpada, z tymi dziećmi najczęściej zostają kobiety i te kobiety zostają po prostu same, tak? Tak. I co to generuje? Jakie to generuje problemy? Ja myślę, że główny problem to jest na przykład jak dziecko, na przykład chłopczyk zostaje z mamą, nie otrzymuje tego, jak to powiedzieć? Wsparcia ojca. Wsparcia ojca i ten model, któremu musiałby... Męski wzorzec. Tak, tak, męski wzorzec, tak, dziękuję bardzo. Tak, no i dlatego jak tacy chłopcy dorastają, to wtedy zanim mają po prostu problemy, takie same problemy w swoim małżeństwie. Przenoszą je pokoleniowo. I to taki łańcuch, bo jak takie w kółko to wszystko i ja myślę, że to dlatego, tak. A czy takie kobiety mają również problemy finansowe, bytowe? Oczywiście, tak. Oczywiście, bo wiem, że niektórzy mężczyźni po prostu nie chcą spłacać te alimenty, czy tak alimenty. Więc tak, oczywiście, bo no jak na przykład, jak patrzymy na taką kobietę, która wzięła ślub bardzo wcześnie rano, oczywiście, że ona nie była zawodowo przygotowana, to znaczy, że ona pracuje gdzieś tam w, nie wiem, na... No gdzieś. Tak, nie zarabia po prostu... Dużo. Dużo, tak, nie zarabia dużo, więc... Więc musi sobie radzić z tym po prostu sama, tak? Tak. I to jest problematyczne. Jeżeli chodzi o pani dzieci, bo wśród tych motywacji, które pani wymienia jako motywacja do wyjazdu, jest również przyszłość pani córek, tak? Jak rozumiem, zdecydowanie woleliście państwo, żeby wasze córki wzrastały tutaj w Polsce i tutaj się rozwijały. Mają już pasję? Tak, ale starsza córka na przykład, ona ma na imię Izabela. Szczególnie to teraz może nie będzie odpowiedź na pytanie, ale chciałabym zacząć z tego, że ludzie na Białorusi są dziwni, dlatego że moje córki mają takie nietypowe imiona dla Białorusi, to jest Marcela i Izabela. Dlaczego właśnie takie? Szczerze mówiąc, ja wcześniej wiedziałam o tym, że przeprowadzimy się, że uda mi się przekonać swojego męża do tego, żeby przeprowadziliśmy się, więc nie chciałam, żeby one miały takie imiona, które po prostu będą bardzo ciężkie do wymówienia w innych państwach, więc i na Białorusi, no po prostu ja myślę, że nie wyobrażacie sobie tego, że jak jakaś tam osoba zaczynała mówić do mnie i mówiła, jak one mają na imię i gdy ja odpowiedziałam, ale przecież żartujesz. Ja mówiłam, dlaczego ja żartuję? To są naprawdę imiona moich córek, więc tu one czują się bardzo wygodnie. I na przykład jak w weekend moja starsza córka zawsze mówi, a czy dzisiaj idziemy do przedszkola? Ja mówię, nie, bo dzisiaj mamy weekend. Ale szkoda, no tęsknią się za przedszkolem. Za przedszkolem, tak, za przedszkolem. Gdzieś usłyszałem, że córka trenowała jazdę figurową na rowerze. Tak. Gdy ona miała 2,5 roku, to tak, trenowała troszeczkę, ale potem też zrezygnowaliśmy z tego i zaczęła malować. I tak bardzo dobrze jej poszło, bo tam ona nawet miała swoją własną wystawę. I tu w Gdańsku też znaleźliśmy taką szkołę, gdzie ona teraz też uczy się malować, więc no może, nie wiem, może w przyszłości uda się jej stać
nie wiem, artystą, malarką, coś takiego. A młodsza córka? Młodsza córka, ona jest taka bardzo specyficzna, bo ona jest zawsze taka poważna. Mam nadzieję, że ona będzie jakimś, nie wiem, naukowcem może, bo ma zdolności. Mam nadzieję, że ona będzie, w szkole po prostu będzie bardzo dobrym uczniem, potem pójdzie do liceum. No, jak każda matka myśli, po prostu marzy o tym, żeby ona tak odnalazła siebie tutaj. Polska jest dla Was tylko przystankiem, czy czymś kolejnym, czy Polska jest dla Was miejscem docelowym? Nie, to jest miejsce docelowe dla nas, bo wiadomo, że jak może być, oczywiście, gdybym nie miała dzieci, to byłoby łatwo dla mnie, żeby podróżować i z miejsca na miejsce, przyjeżdżać zawsze. Bo wiadomo, że w branży IT wszyscy tak robią. Bo jak na przykład mamy zimę, nie każda osoba lubi zimy, więc niektórzy wiem, że wyjeżdżają po prostu do takich ciepłych państw. Ale skoro mamy dzieci, skoro bardzo mi się to podoba, nie widzę po prostu w tym, nie ma sensu wyjeżdżać dokąd, bo to jest stres przede wszystkim dla dzieci, po drugie dla mnie też. I jak na przykład chcemy gdzieś tam wyjechać, to możemy zawsze podróżować, jak to robią Polacy. A tu czuję się bardzo wygodnie, jakby w domu, bo mówiłam do swojego męża, że teraz mieszkamy prawie rok, ale wydaje mi się, że mieszkamy tu prawie całe życie. Więc nie czuję się tu jakby w takim obcym państwie, może dlatego, że mam przyjaciół. Oczywiście, że czasami tak tęsknię się ze swoimi rodzicami, ale teraz mamy duże możliwości zadzwonić przez telefon, przez WhatsApp, z kamerką, zobaczyć się, więc to nie jest problem dla mnie. Mhm. Jeżeli chodzi o pomoc innym kobietom, które mieszkają tutaj, są z Białorusi i oglądają Panią na YouTubie i słuchają tego, co Pani ma im do powiedzenia, to co Pani im radzi? Co konkretnie Pani im radzi, kiedy zadają konkretne pytanie, z czym najczęściej się zwracają? Jak pomóc tym Białorusinkom, które są już tutaj w Polsce, Ukrainkom, Rosjankom, bo jak się domyślam, zwracają się do Pani również inne kobiety, które tutaj przybyły i przyjechały z tych krajów. Co Pani im mówi? No, poradziłabym przede wszystkim rozmawiać po polsku, mówić po polsku, znaleźć sobie tu przyjaciół Polaków, żeby po prostu stać częścią tego społeczeństwa. Byłoby kilka razy łatwiej mieszkać tu, żeby czuć się wygodniej jak w domu. A problemy, z którymi one zwracają się do mnie, to jest zwłaszcza takie, nie wiem, dla nich może to są takie duże problemy, ale one są łatwe do rozwiązania. A czy mogłaby Pani pomóc znaleźć mieszkanie dla nas? Bo teraz wiadomo, że w Gdańsku, jak było dużo turystów, wszystkie mieszkania już były zajęte. Tak, było bardzo ciężko. Niektóre wiem, że martwią się o tym, co będą robiły tu po prostu. To chodzi o zarobkach, o pracę. Poradziłabym po prostu marzyć, pracować oczywiście, bo żeby osiągnąć sukces, wszyscy muszą pracować. Ja też musiałam pracować i pracuję tak za dużo, bo na przykład pracuję cały dzień. To znaczy, że, bo wiadomo, że jak pracujesz w IT, to znaczy pracujesz z rana do wieczora, do samego. Więc pracować i mieć bardzo pozytywne nastawienie do życia. A tym kobietom, które na Białorusi zostały, jak Pani myśli? Z osób w Pani wieku, z Pani pokolenia, z osób młodszych, emigracja to jest jakieś marzenie? To jest coś, co chodzi im po głowie? Czy przytaczająca większość nie ma takich myśli? Niestety jestem trochę rozczarowana, bo znam osób, nawet tych, które pracują w IT też. I zawsze na Białorusi jest taki może mit, ja nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, że osoby z IT, oni są wykształcone osoby, osoby, które mają więcej pieniędzy niż inne osoby. I każde, w ogóle tak wszyscy chcieliby bardzo trafić do IT, ale nie wszyscy są przygotowani do tego, żeby pracować. Myślałam, że wszyscy z IT, bo to jest łatwo dla nas, żeby przeprowadzić się, bo nie musimy szukać pracy w Polsce, nie musimy szukać zezwolenia, bo to jest też troszeczkę stresujące, bo wiadomo, że w Polsce to zajmie trochę czasu. Na przykład pół roku, coś takiego. Wiem, że osoby bardzo długo czekają na te zezwolenie. I myślałam, że wszyscy, tak, z IT, wszyscy po prostu przeprowadzą się do Polski, nie wiem, gdziekolwiek, ale nie.
I byłam bardzo zdziwiona i rozczarowana, gdy zaczęłam rozmawiać z takimi osobami. I one mówiły, że po prostu nie chcą stracić to, co mają na Białorusi. Ja byłam po prostu tak zaskoczona i zdenerwowana, ponieważ a co macie na Białorusi przecież? Nie macie prawa, nie macie nic, bo my wyjechaliśmy, ale mieliśmy tam mieszkanie i jak już wcześniej powiedziałam, wszystko, przyjaciół, nie wiem, lekarzy. Bo w Polsce na przykład przychodnie, takie państwowe przychodnie, wyglądają tak jak prywatne przychodnie na Białorusi. I na Białorusi dlatego, żeby znaleźć powiedzmy takiego swojego lekarza, któremu możesz zaufać, to była cała taka, nie wiem, quest, powiedzmy, powiedzmy tak. A tu w Polsce ja myślę, że nie. No przynajmniej miałam już doświadczenie. Chodziłam do lekarza i jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona. Pierwszy raz w życiu słyszę, żeby ktoś chwalił polską służbę zdrowia. Bo nawet te przychodnie, oni wyglądają tak na pierwszy rzut oka, oni wyglądają inaczej, bo te państwowe na Białorusi to w ogóle, jak nie wiem jak to powiedzieć po polsku, taki saraj. To straszne, naprawdę. A tu nie. Taka państwowa wygląda jak taka bardzo ładna, prywatna przychodnia na Białorusi. Pani Juliu, ale musi mi Pani powiedzieć, co się Pani w Polsce nie podoba. Czy rzeczywiście wszystko się Pani podoba, czy jest coś, co Panią irytuje? Ostatnio znalazłam coś, co... Ale to jest taka... Nie wiem, taki problem dotyczący emigrantów. To znaczy, że na przykład teraz jeszcze na razie czekamy na kartę pobytu. To znaczy, że jak nie posiadasz kartę pobytu, to masz w tym związku... Nie wiem, czy ja mogę to nazwać problemami, czy to są problemy, ale... Ale jak to się przejawia na co dzień? Jak nie masz tej karty pobytu, to co jest kłopotem? No na przykład sprzedaliśmy swoje mieszkanie w Mińsku, żeby kupić mieszkanie tu, ale to jeszcze jedna taka ciekawostka, że w Mińsku nasze mieszkanie w takiej luksusowej dzielnicy, ono było takie nowe mieszkanie, mieszkaliśmy tam tylko dwa roka. Dwa lata. Mieszkaliśmy tam tylko dwa lata. Ono kosztowało mniej niż tu w Polsce takie małe mieszkanie. I więc chcieliśmy ubiegać się o kredyt. Ale jak nie posiadasz karty pobytu, nie możesz tego zrobić. Dla mnie, ja myślę, że to jest jedyny problem, więc to nie jest problem, bo ja po prostu muszę poczekać troszeczkę na tej kartę. Ale no znów, że takie... Nikt nie wie, ile czasu to zajmie, bo to jest taka... Nie wiem, może rok, może dwa lata, może trzy lata, bo wiem, znam nawet osób z Ukrainy. Jedna taka pani, ona czekała trzy lata. Czyli biurokracja, kwestie biurokratyczno-formalne, a w ludziach nic pani nie denerwuje? Nie, w ogóle nic nie denerwuje, nie. Bo jestem bardzo szczęśliwa i jestem wyluzowana, gdy idę do sklepu, wiem, że wszyscy po prostu będą mówili, uśmiechali się, mówili dzień dobry, do widzenia, dziękujemy za zakupy. Nie wiem, nawet w tych urzędach, jak niektórzy narzekają, wszyscy są bardzo mili, nie wiem, no po prostu na razie nie spotkałam nic takiego. Jeden pan też, myślę, że jest Polakiem, pisał do mnie, bo pisał po polsku, że jak pani pojedzie na wieś tam gdzieś, to może i... spotka jakąś taką osobę nie za bardzo grzeczną, uprzejmą, przymiłą, nie wiem, ale na razie nie, no naprawdę. A za czym Pani tęskni na Białorusi? Jest coś takiego, czego Pani tutaj brakuje i czego tutaj nie ma, a tam jest? Tylko rodzinę i to wszystko. No, tylko rodzinę, więc... To dlatego właśnie Pani wybrała Polskę, tak jak Pani kiedyś powiedziała, jesteśmy blisko, tak. Mamy podobne języki, mamy podobną kulturę, mamy podobną kuchnię. Tak, ale na razie czyli jesteśmy generalnie bardzo podobni. Tak, ale na razie nie mogę tam pojechać. Ale jeżeli chodzi o tą bliskość Polski i Białorusi, to rzeczywiście czuje Pani takie pokrewieństwo między nami? Ja myślę, że tak. To jest na przykład łatwiej zrozumieć Polaka niż na przykład osoby z Norwegii, bo jesteśmy różni. Jak Pani widzi swoją przyszłość za 10, 15, 20 lat tu w Polsce, swoich dzieci? Zastanawia się Pani nad tym? Na razie nie, bo jestem szczęśliwa i myślę, że będę pracowała tak jak zawsze. No wcześniej myślałam o tym, żeby może być, nie wiem, pójść tam gdzieś na studia na uniwersytecie, bo moim marzeniem jest... Jak to powiedzieć? Nie zostać. Czy mogę powiedzieć zostać? Może pani. Jest taki zawód, który się nazywa Project Manager. To jest taka osoba, która no, rządzi projektami. I już mam takiego przyjaciela, on jest Polakiem i pracuje w tej branży. No,
to znaczy właśnie jest tym project managerem. I zapytałam już go, mówił, że to zajmie mi może rok, żeby pójść na studia, tam otrzymać ten zawód i stać PM. No to jest takie jedyne marzenie, ale to jest tak na przyszłość, powiedzmy tak. Chciałem jeszcze Panią zapytać o niezależność, bo użyła Pani takiego sformułowania, że Pani jest pod wielkim wrażeniem solidarności w Polsce, no, że, tak. że to słowo solidarność ma tutaj specjalny wymiar, ale drugie słowo, które się często przewija w Pani kanale YouTube'owym, użyła Pani takiego sformułowania, że solidarność jest czymś, co zrobiło na Pani ogromne wrażenie, że to jest polskie słowo, które jest dla Pani bardzo ważne, ale drugie słowo, które się przewija bardzo często, to niezależność. Czuje się Pani tutaj niezależna? Tak, oczywiście. Ale na początku byłam tak przestraszona, bo to wszystko z Białorusi myślę z tego czasu, gdy na zewnątrz, jak spacerujesz, widzisz tam tego osoby z OMON-u. No, nazwijmy to z milicji czy z służby bezpieczeństwa, tak? Tak, byłam bardzo przestraszona i pamiętam, że zdecydowaliśmy wyjechać, no to był urlop, jechać do Czarnogóry. I też bardzo się bałam, gdy widziałam taki minibus, bo w Mińsku na przykład i w ogóle na Białorusi w takich minibusach są zawsze te osoby z bezpieczeństwa. I więc tu, gdy przyjechaliśmy, też widziałam, jak na zewnątrz policja patrolowała, to byłam tak troszeczkę przestraszona i nie wiedziałam, co robić. I tak zawsze, nie wiem, starałam się po prostu tak odejść, żeby nie spotkać policję. A teraz nie, teraz czuję się szczególnie, no, bardzo, bardzo bezpiecznie. Ja myślę, że to dlatego, że miałam taką traumę z Białorusi, więc... Rozumiem. Pani Agato, jak Pani słucha niemalże swojej rówieśnicy z tamtego kraju, która tutaj przez pierwsze miesiące pobytu w Polsce rozgląda się i patrzy, i widzi busa, i myśli, że to może być służba bezpieczeństwa, Pani już takich doświadczeń nie ma, to już jest... Nie, zupełnie. No nie mogę tutaj, ciężko mi cokolwiek powiedzieć, bo jakby no moje dzieciństwo zupełnie inaczej wyglądało. Dla mnie bus to był po prostu bus i nic tam złego nie mogło się, tak że powiem, zdarzyć, więc tutaj no ciężko się słyszeć, że tak blisko tak naprawdę, obok siebie państwa, a tak różniące się, no bo ale bardzo się różniące. Pod pewnymi względami tak bardzo podobne. Też, dokładnie. Bo przecież dlatego Pani tutaj jest, ponieważ czuła to podobieństwo pod pewnymi względami. Jeżeli Ambasada Kobiet Kiosk chciałaby w jakiś sposób pomóc Białorusinkom, które przyjeżdżają tutaj i Białorusinkom, które mieszkają na Białorusi i chciałyby tutaj przyjechać, to w jakim kierunku powinna pójść ta pomoc? Ja myślę, że w takim psychologicznym kierunku, jeżeli to jest możliwe, ponieważ wiadomo, że teraz wszyscy korzystają z Instagrama i widziałam kilka Białorusinok, które też szukają pomocy psychologicznej i nawet tu znajdują osób rosyjskojęzycznych i tak chodzą na te, powiedzmy, zajęcia, sesje takie psychologiczne. Terapeutyczne. Czyli potrzebne jest takie wsparcie. No ja tak myślę, bo to, co widzę na Instagramie, że Białorusinki mówią o tym, że znalazłam takiego specjalistę, fachowca w tej branży i mam chęć do tego, żeby chodzić na te zajęcia, na te sesje, więc ja myślę, że tak. To byłoby świetnie. Dziękujemy bardzo. To ja dziękuję. Mam nadzieję, że jak spotkamy się za rok, albo za dwa, albo za pięć, to będzie Pani miała równie dużo entuzjazmu w stosunku do Polski, do Polaków i będzie Pani nadal taką iskierką, która mówi nam tyle dobrego i tyle radosnego o nas i o naszym kraju. To wyłącznie dlatego, że Polacy są tacy, więc... I życzymy determinacji i konsekwencji w tym dalszym pomaganiu Białorusinkom, które trafiają tutaj do Polski. I mam nadzieję, że wystarczy Pani siły, mocy i energii, że mąż również to wytrzyma, że Pani jest takim dobrym duchem dla nich i takim prawdziwym ambasadorem tutaj w Polsce. Moja przyjaciółka, Pani Jolanta, mówi, że, bo ona jest starsza ode mnie, ma 60 lat, mówi, że ja jestem kobietą pistoletem, więc ciężko mojemu mężu ze mną. Proszę strzelać miłość. Okay. Dziękujemy bardzo. To ja dziękuję.